Siemaneczko, siemaneczko, Walda z tej strony. Nie wiem, czy będzie coś widać. Coś tam widać. Moi drodzy, pozdrawiam z przepięknej Austrii. Tu macie z balkonu mojego widok. Aż tam, chwila, może przełączę kamerę. Może będzie lepiej widać. Chmurki się delikatnie przejaśniają. Także jutro ma być idealna pogoda. Powiem wam, jak na Austrię, 14 stopni jutro ma być, aż się nie chce wierzyć. Moi drodzy, co chciałem powiedzieć. Przepiękna chatka, następny hotel. Jak już to wam kiedyś powiedziałem, takie były moje marzenia i tych marzeń spełniających się jest coraz więcej. Tego wam życzę z całego serca. Moi drodzy, ja wam nie będę życzył żadnej kasy, ja wam nie będę życzył żadnej fajnej dupy, ja wam nie będę życzył nie wiadomo jakich mega dobrej fury, czy jakiegoś motocykla, czy jakiegoś najlepszego roweru. Moi drodzy, życzę wam zdrowia, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to będzie wszystko, to i będzie z kasą dobrze, to i będzie z bańką dobrze, to i będzie w wyżej dobrze, to i będzie w nowym roku dobrze. Najważniejsze, żebyście byli zdrowi, korzystajcie z tego życia jak należy. Coraz mniej melanżów, coraz lepiej zagospodarowywać ten czas. Moi drodzy, tyle ode mnie dla was. Ja nie zapomniałem, jest Wigilia 23 chyba 18. Także z tego pięknego miejsca nie będę wam pokazywał, jak to tu wszystko wygląda. Możecie sobie zerkać na Instagram Waldek TVP7. Tam są zawsze relacje powrzucane, gdzie jestem, gdzie się znajduję. Ruszyłem w moje urodziny, czyli wczoraj. Rejs trwa parę dni. Różne hotele po drodze, co się nadarzy. Dzisiaj jestem w miejscowości... Chwila. Kurde, no. 75 km dokładnie od Salzburga. Cofnąłem się w stronę niedaleko kwatery samego wujka Adiego. Kto zna tutaj te rejony, ten będzie wiedział, o co chodzi. Nazwa tej kwatery na K. Ja jestem od tej kwatery jakieś 70 km. Wczoraj zwiedziłem przepiękny Hallstatt. Zobaczcie sobie Hallstatt. Jest na miejsc, które musicie zobaczyć. Chodzi mi tutaj o mapkę UNESCO. Następne są Czechy, a później po Czechach jest Wrocław, czyli zaliczę jeszcze Wrocek, a później wracam się z powrotem na Niemcy. No i za niedługo bardzo fajna trasa. Następna moja rowerowa, która na pewno poleci ciekawymi ścieżkami. Najprawdopodobniej uderzę znowu o Italię. Także moi drodzy, spełniajcie swoje marzenia i jeszcze raz zdrowia. Trzymajcie się, hejka, i wbijajcie pełną parą w nowy 2023. Pozdro!